Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda Akademik w Korei. Dobra, więc dzisiaj jesteśmy w Akademiku Annam w Korea University. Stoimy przy samym wejściu. Tutaj mamy szafę. Pokażę to wszystko bardzo dokładnie. Taką szafę na buty, jedna z druga strona jest taka sama. W jednej mamy lustro, tu niestety leżą śmieci, bo jestem na kwarantannie i tak to wygląda. I tak. Tutaj mamy łazienkę, to jest generalnie pokój dwuosobowy. Łazienka wygląda tak, że tu po prawej mamy prysznic. Jest to dosyć duży prysznic, jak na takie standardy azjatyckie, w sumie też z lustrem, więc ciekawie. Prysznic ma też wywietrznik i światło, więc spoko. Tu mamy kontakt, można sobie włączyć suszarkę, ale nie ma tu żadnego sprzętu elektronicznego, nie ma tu ani suszarki, ani jakiegoś czajnika, nic nie jest w komplecie, więc trzeba sobie załatwić, jak samo jak pierwotnie nie ma pościeli. Tak, no więc to no zlew, nic specjalnego. Tu myślałam, że jest szafka, ale tu pod spodem są rury, więc nie ma co wkładać. No toaleta też spoko z wywietrznikiem i z światłem. I toaleta jest taka jak w Stanach, że jest napuszczona woda i dopiero później się spuszcza. Mamy szafeczki, to są dosyć duże szafeczki. One tak mają, no, są dosyć głębokie, tu akurat leży moja walizka, bo mogę wsadzić całą rękę prawie do końca i jest ok. Więc są bardzo głębokie szafki. Szuflady też są jakby dosyć duże. Jak dalej idziemy, to mamy dwie szafki, takie same, po jednej i po drugiej stronie. Ja się rozłożyłam i po tej, bo, no bo nie mieszkam samemu w tej kwarantannie. Ale to jest taka sama wielkość szafki, tak samo głęboka. Naprawdę bardzo pojemne. Łóżka, pod łóżkami też mamy szafeczki, więc dużo się tu mieści. Przestrzeń jest dobrze wykorzystana. Z ciekawostek to podłogówka jest. Jest ciepła podłoga. Ja cały czas można sobie chodzić normalnie i jest cieplutko bardzo w nogi. Mamy tutaj też taki panel, jakbyśmy chcieli sobie zapalić światło. O, tak dotykowy powiedzmy. I tutaj możemy sobie zmieniać temperaturę też, jakbyśmy chcieli. To nie wiem, do czego to służy. To chyba jest jakiś alarm. Jakiś duży, duży przycisk. Idąc dalej, mamy okno. Duże bardzo okno. Otwierane w ten sposób, tylko to się otwiera na całą przestrzeń i mamy w razie czego na lato mamy moskitierę, więc nie ma co się martwić o jakieś robale. Każde biurko jest wyposażone w taką lampkę, a to się obawiałam, że nie będzie lampki, bo nie wiem, jakbyś mi się wydawało, tylko wyłączam lampkę i przedłużacz spoko umiejscowiony. No i lampka jest bardzo jasna, można zmieniać jeszcze tę jasność. I co, biurko wygląda tak. Generalnie pokój jest dosyć duży. Koszt takiego akademika miejsca w pokoju dwuosobowym to jest około 1 600 000 wonów, 1000 wonów, czyli to wychodzi około 5500 zł. A jakby z góry płaciłam za to, czyli to jest na 5 miesięcy, czyli koszt wynosi około 1100 zł na miesiąc. Co uważam za bardzo dobrą cenę, taką powiedzmy warszawską. Tylko warszawską mieszkania w Warszawie, a nie akademika, bo to wiadomo inna sprawa. O czym jeszcze zapomniałam powiedzieć, to o tym, że jest klimatyzacja, o tutaj, i właśnie na tym panelu, co tam widzieliśmy, to na tym panelu można sobie ustawiać temperaturę zarówno, żeby grzało, jak i chłodziło. I dodatkowo internet jest w cenie, internet ja mam tutaj router 5G, więc nie ma co się martwić, jest szybki, dobry, naprawdę w porządku. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam na mojego Instagrama na więcej daily contentu z Korei. Jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. A teraz życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym filmie.